Jesteśmy w miejscowości Witkowice, gmina Kaźmierz, województwo wielkopolskie. Prowadzę w gminie Kaźmierz gospodarstwo rolne o powierzchni 250 hektarów. Uprawiam zboża, takie jak pszenica, jęczmień. Uprawiam również kukurydzę na ziarno oraz rzepak i buraki cukrowe. Zdecydowałem się w tym roku na zakup kombajnu firmy Rostelmasz typ RSM 161 do mojego gospodarstwa. Jest to kombajn o bardzo dużej wydajności. Można by nawet powiedzieć, że to wydajność trochę przesadzona, ale zrobiłem po to ten manewr, żeby jak najbardziej skrócić okres żniw i wykorzystać w pełni warunki pogodowe, które w naszym klimacie niestety są bardzo kapryśne. Często żniwa są przerywane nadmiernymi opadami deszczu, co wpływa negatywnie na jakość zbieranych zbóż. Tym kombajnem bez żadnego problemu mogę młócić do 4 hektarów na godzinę, pomijając straty. Strat praktycznie przy tej wydajności nie ma. Jest to kombajn bardzo wydajny, łatwy w obsłudze. Co prawda przygodę z tym kombajnem rozpocząłem dopiero od kilku dni, więc nie wiem, jaka będzie awaryjność tego kombajnu. Mam nadzieję, że tak jak sprawność na tą chwilę, będzie to przez wiele, wiele lat i będzie mnie ten zakup w gospodarstwie cieszył.